Za sprawą dwóch niezwykle udanych gier, Halo szybko stało się jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych marek w popkulturze. Bungie stworzyło wysoko oceniane produkcje, a właściciel studia i serii Microsoft rozwijał strategię poszerzania swojego IP na inne media. W planach było kontynuowanie linii książek, stworzenie serii komiksowych, a także wysokobudżetowej adaptacji filmowej. Pierwsze konkrety ogłoszono w 2005 roku, gdy zatrudniono scenarzystę Alexa Garlanda do napisania skryptu. Microsoft postępował nietypowo, samodzielnie zaczynając pracę, a dopiero później kierując się do Hollywood. Przyczyną takiego postępowania były dotychczasowe porażki filmów na podstawie gier. Właściciel praw był zdecydowany zachować kontrolę kreatywną nad projektem. Rodzącemu się filmowemu projektowi przyglądał się Peter Schlesel z Columbia Pictures, który chciał być pierwszy w kolejce po filmowe prawa. Z czasem udało mu się wkręcić w proces przygotowań i to z jego inicjatywy w czerwcu 2005 roku zatrudniono grupę aktorów, przebrano ich za Master Chiefy i polecono dostarczyć kopię scenariusza do różnych studiów filmowych, New Line, Foxa czy Universal. Tamtejsi producenci dostawali kilka godzin na zapoznanie się ze skryptem, a nietypowi kurierzy cały czas czekali na zewnątrz. Nie wszystko poszło jednak po myśli Microsoftu i Schlesela. Fox i Universal, zamiast walczyć o prawa, podzielili się nimi, by dystrybuować film w USA i reszcie świata. Właściciel praw nie zamierzał oddać Halo tanio, bo główni zainteresowani widzieli w swojej marce potencjał porównywalny ze Star Wars. 10 milionów dolarów, 15% zarobków filmu i 60 biletów na uroczystą premierę wylądowały na stole. Trzy firmy podpisały umowę. Nadeszła pora wyznaczyć ludzi odpowiedzialnych za ekranizację. Wśród producentów znaleźli się sam Peter Jackson, który był świeżo po sukcesie Władcy Pierścieni, i jego żona Fran Walsh. Wybrano plan zdjęciowy w Wellington w Nowej Zelandii, a przewidywana premiera została wyznaczona na lato 2007. Pierwszym poważnym kandydatem na reżysera był Guillermo del Toro. Tak więc projekt nabrał rozpędu, ludzi u steru przybywało i jak to bywa, gdy na statku jest więcej niż jeden kapitan, każdy miał swoje własne pomysły. Microsoft cały czas walczył o zachowanie kreatywnej kontroli. Universal i Fox forsowali swoje rozwiązania. Fan Halo, jakim był Peter Jackson, miał własną wizję. A del Toro w tym całym zamieszaniu odszedł, by wyreżyserować film Hellboy Złota Armia. Gdy stołek reżysera opustoszał, należało szukać nowego kandydata. W końcu Jackson wskazał Neila Blomkampa, reżysera reklam i filmów krótkometrażowych. On również był graczem i wywęszył w projekcie zekranizowania Halo swoją szansę. Microsoft patrzył z boku i kręcił nosem z powodu braku doświadczenia Blomkampa przy dużych produkcjach. Zmotywowany filmowiec usiadł do scenariusza i przepisał go w 5 miesięcy, kreując własną wersję Halo. Do dziś nie wiemy, ile ocalało z pierwotnego skryptu, a ile było wkładem reżysera, ale w świat poszła wiadomość, że zamysłem Microsoftu było oprzeć obraz kinowy na Combat Evolved. Wszystko wskazuje na to, że wizja Blomkampa różniła się od stylistyki gier. Była bardziej mroczna, przyziemna i edgy, czyli zbyt mocno starała się być cool. Producenci i goście w garniakach nie byli zadowoleni, jednak reżyser był pewien słuszności swojego podejścia. Jako naczelny argument podawał fakt bycia graczem i rozumienia Halo. Katastrofa wisiała w powietrzu, jednak ostateczny cios nadszedł z samej góry. Korporacje walczyły o kreatywną kontrolę, a sam Universal już zainwestował 12 milionów dolarów w pracę Blomkampa. Budżet oscylował w okolicach 135 milionów zielonych, ale wszyscy ojcowie projektu mieli coraz wyższe wymagania. We wrześniu 2006 roku Fox zażądał wydalenia Jacksona, Walsh i Schlesela ze współpracy pod groźbą odstąpienia od umowy. Wypadkową wszystkich tarć i ostateczną konsekwencją nieporozumień było skasowanie projektu. Korporacje się rozeszły, Blomkamp nie otrzymał swoje szansy i zachował uraz do Foxa. Młodego reżysera wziął pod swoje skrzydła Peter Jackson, dzięki niemu Neil doczekał się premiery swoich filmów w kinach. Dystrykt 9, Elysium czy Chappie są owocem prac filmowca, który miał zacząć karierę od zekranizowania naszej ulubionej serii gier. Jedyną namiastką Halo Blomkampa jest krótkometrażowy film Halo Landfall, który reżyser nakręcił pod wpływem frustracji z powodu powolnego tempa prac nad ekranizacją.
Projekt rozpadł się przez zbyt dużą ilość udziałowców i biurokrację wielkich firm. No a że w kolejnych latach utarła się wizja, że adaptacje gier nie odnoszą sukcesów, to pomysł został zakopany, a Microsoft porzucił ambicje podboju dużego ekranu za pomocą swojej najważniejszej marki.